co warto wiedzieć o dziewannie? Zielarz Marcin Stępkowski. W świecie ziół, gdzie każda roślina ma swoją historię i przeznaczenie, dziewanna wyróżnia się nie tylko swoim wyglądem, ale także niezwykłymi właściwościami leczniczymi. Jej opowieść jest jak echa dawnych legend, szeptów wiatru i melodii natury, której nuty skrywają tajemnice. Zapraszam Cię w podróż przez zaczarowany świat dziewanny, gdzie każdy krok odsłoni kolejny fragment jej fascynującej historii. Czy jesteś w gotowości, by poznać jej tajemnice? No to zaczynamy. Dziewanna to prawdziwa królowa łąk i ogrodów. Wyróżnia się swoją majestatyczną posturą na tle otaczającej ją roślinności. Stała się bohaterką ludowego przysłowia. Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna. To stwierdzenie jest nawiązaniem do gleb, na których dziewanna zwykła rosnąć w naturalnych warunkach, ponieważ dziewanna jest w stanie wyrosnąć i przeżyć na glebach, które są bardzo ubogie w składniki odżywcze i nawet bardzo suche. W galerii zdjęć znajdziesz jedno zdjęcie, które przedstawia dziewannę, która wyrosła dosłownie na plaży. A więc obecność dziewanny na polu nie wróży dobrej jakości ziemi, dlatego omijaj takie tereny szerokim łukiem, jeśli szukasz działki pod uprawę ziół. Dziewannę bardzo łatwo znaleźć na terenach ruderalnych i w swoim takim naturalnym środowisku osiąga wysokość od metra do 1,5 metra wysokości, ale daj jej odrobinę żyznej ziemi, a wyrośnie nie dziewanna, a 3-metrowe dziewannisko. Dziewanna to prawdziwy skarb polski, który przypomina nam o głębokim połączeniu z naturą i tradycją. Kiedy korzystamy z jej dobrodziejstw, nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale także oddajemy hołd pokoleniom, które przed nami pielęgnowały tę wspaniałą roślinę. Niech dziewanna będzie dla nas przypomnieniem o pięknie Polski, o sile natury i o tym, jak ważne jest, abyśmy dbali o nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas ma odpowiedzialność za ochronę tego naturalnego skarbu. Dziewanna jest darem, który musimy przekazać naszym dzieciom i wnukom w nienaruszonym stanie. Dbając o jej zrównoważoną uprawę i zastosowanie, dajemy przyszłym pokoleniom szansę na korzystanie z jej niezliczonych korzyści. Spacerując po polskiej wsi, nie można nie zauważyć oblepionych złotymi kwiatami wysokich łodyg, które dumnie wznoszą się nad krajobrazem. Dziewanny są symbolem siły, wytrwałości i piękna naszej ojczyzny. Przez wieki polscy zielarze i uzdrowiciele korzystali z dziewanny, doceniając jej właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Była ona stosowana nie tylko jako lekarstwo, ale także jako żywy relikt opieki i ochrony upraw i plonów. Na stronie zielolecznictwo.pl/dziewanna, wszystko bez polskich znaków, znajdziesz galerię zdjęć, w której są przedstawione różne gatunki. Znajdziesz tutaj aż 2 strony, na drugiej stronie są też korzenie dziewanny. Ciekawostka numer 1. W czarnych plamkach produkuje żywicę, która w większych ilościach wykazuje działanie narkotyczne. Ciekawostka numer 2. Dziewanna, która gęsto kwitnie przez całe lato, sugeruje, że nadchodzi wyjątkowo mroźna zima. Kwitnie od lipca do września. Surowcem leczniczym jest kwiat dziewanny, czyli Verbascii flos. Kwiaty łatwo odchodzą od rośliny, więc szybko się zbiera cenny preparat. Łatwo też stracić surowiec przez wichurę, dlatego nie zwlekaj, bo do przygotowania pełnowartościowego preparatu będziesz potrzebować najlepiej wykształcone kwiaty. Na tej stronie z artykułem znajdziesz też wideo, które już kiedyś nagrałem o dziewannie, dlatego zachęcam Cię do obejrzenia go. A teraz opowiem Ci o bardzo radosnym spotkaniu, ponieważ spotkałem w lesie dziewannę albinoskę. Według starodawnej legendy natura prowadzi nas do tych ziół, które są nam w danym momencie najbardziej potrzebne, a na kilka dni przed publikacją tego artykułu natknąłem się na wyjątkowo rzadki okaz. Pojedyncza dziewanna albinoska wśród jej złocistych sióstr. Najwidoczniej wszechświat chciał, żebym ci ją pokazał. W internecie ciężko nawet o same zdjęcia białej dziewanny wielkokwiatowej. Są tylko takie ozdobne, ogrodowe wersje dziewanny pospolitej. Te, które są z tymi drobnymi kwiatuszkami, więc tą, którą spotkałem w lesie, to jest prawdziwy biały kruk.
Zaznaczyłem sobie, gdzie rośnie ta dziewanna, więc wrócę po nią na jesień, po jej nasiona i razem zobaczymy, co przekażę w genach, bo zamierzam wszystko skrupulatnie udokumentować, więc jeśli nie chcesz przegapić, co z tego wyjdzie, a także też najciekawszych takich wiadomości ze świata zielarstwa i ziołolecznictwa, to koniecznie zapisz się na bezpłatne powiadomienie e-mail, tak zwany newsletter, z którego w każdej chwili możesz też zrezygnować, jeśli nie będą Cię już interesować ziołowe ciekawostki. Link do zapisu oraz zdjęcia i wideo białej dziewanny znajdziesz w artykule. A kiedy stosować dziewannę? Wewnętrznie stosuj na suchy kaszel, astmę ostrzelową, przeziębienie, grypę, nieżyt dróg oddechowych, zapalenie gardła i oskrzeli oraz na chrypkę. Zewnętrznie stosuj na oparzenia, stłuczenia, stany zapalne skóry, wypryski alergiczne oraz na zapalenie uszu. Właściwości lecznicze i zastosowanie dziewanny. W kosmetyce. Dziewanna to roślina o wielu właściwościach leczniczych i pielęgnacyjnych. Napary mają zdolność do wzmacniania cebulek włosowych, co sprawia, że włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Dziewanna pomaga również w walce z upierzem, który jest jednym z najczęstszych problemów dotyczących skóry głowy, dlatego warto ją dodać do mieszanki szamponowej, aby wzmocnić jej działanie przeciwupierzowe. Dziewanna na wzmocnienie organizmu. Związki chemiczne obecne w dziewannie, takie jak flawonoidy i karotenoidy, zwiększają odporność ścian naczyń włosowatych, co przyczynia się do poprawy krążenia krwi. Regulują one również przepuszczalność naczyń, co może być korzystne dla zdrowia skóry i włosów. Dziewanna może być stosowana zewnętrznie na oparzenia, stłuczenia, stany zapalne skóry, wypryski alergiczne oraz w przypadku zapalenia uszu. Pomaga w łagodzeniu objawów i przyspiesza proces gojenia. Może być również używana do oczyszczania porów, nawilżania skóry oraz do codziennej pielęgnacji cery. Zastosowanie dziewanny na układ oddechowy. Jednym z najbardziej cenionych zastosowań dziewanny jest wsparcie dla układu oddechowego. Napar z liści dziewanny pomaga łagodzić ból gardła, zmniejszać kaszel i wspierać leczenie astmy. Szeroki zakres zastosowania dziewanny. Dziewanna jest wszechstronną rośliną o wielu zastosowaniach leczniczych. Można z niej przygotować odwar, który działa jako środek wykrztuśny i łagodzący. Jest też skuteczna w postaci nasiadówek w przypadku hemoroidów, a także w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej czy przy świerzbiączce. Jej sproszkowane nasiona są idealne do tworzenia maści na ropne rany i wrzody. Połączenie tych nasion z sokiem z marchwi przynosi ulgę karmiącym matkom z bolącymi brodawkami sutkowymi. Tradycyjna nalewka z dziewanny od wieków jest ceniona za swoje właściwości w leczeniu schorzeń stawów, zapaleń korzonków nerwowych i dny moczanowej. Wino przyrządzone z dziewanny to sprawdzony środek na uporczywy kaszel. Natomiast świeże kwiaty sparzone wrzątkiem mogą pomóc w łagodzeniu ran i oparzeń, podobnie jak liście dziewanny ugotowane w mleku. Olejek przygotowany ze świeżych kwiatów dziewanny i oliwy jest pomocny w leczeniu bólów spowodowanych zapaleniem uszu czy gardła. Dziewanna ma działanie wykrztuśne, eliminując śluz i zatory. Zazwyczaj stosowana jest w przypadku schorzeń układu oddechowego, takich jak zapalenie oskrzeli, astma, rozedma płuc czy alergie. Dodatkowo wykazuje właściwości przeciwzapalne i może być wykorzystywana w łagodzeniu kaszlu, bólu gardła oraz w przypadku zatorów w układzie limfatycznym. Pomaga również w redukcji guzów i czy raków. Na stronie artykułu w rozdziale 9 podaję jeszcze dodatkowo kilka badań, które przetłumaczyłem z języka angielskiego. Są też podane źródła, więc jeśli chcesz zgłębić wiedzę od strony właściwości leczniczych, to możesz zapoznać się z tymi badaniami klikając w te linki. Teraz przejdziemy sobie do rozdziału 10, czyli prawidłowe przygotowanie i przeciwwskazania do stosowania. Wtulając w ręce ciepłą filiżankę naparu z dziewanny, czujemy, jak natura otula nas swoim ciepłem i troską o nasze zdrowie. To uczucie bezpieczeństwa, miłości i połączenia z ziemią.
Działanie dziewanny jest jak taka matczyna miłość, czyli delikatna, ale pełna mocy. Przepis na napar z kwiatów dziewanny. Do przygotowania naparu będziesz potrzebować 200 ml gorącej wody, ale nie wrzątku, którą zalej od 2 do 3 łyżek surowca i odstaw pod przykryciem na pół godziny. Napar stosuj od 2 do 4 razy dziennie i na przykład na kaszel można popijać sobie takimi małymi łyczkami, ale przez cały dzień. Tak przygotowany napar jest bezpieczny również dla dzieci. Przepis na nalewkę z kwiatów dziewanny. Do przygotowania nalewki możesz wykorzystać wino lub alkohol niskoprocentowy, czyli taki do 50%. Zalej świeżo rozdrobnione kwiaty w stosunku 1 do 3 i wytrawiaj przez 2 tygodnie. Następnie całość przefiltruj i tak przygotowaną nalewkę można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie na szybszą regenerację skóry, zwłaszcza gdy doszło do zakażenia. Prawidłowe stosowanie i dawkowanie preparatów z dziewanny jest bezpieczne i nie zaobserwowano negatywnych objawów. Natomiast trzeba wiedzieć, że dziewanna zawiera saponiny, które w dużych ilościach mogą być toksyczne, dlatego ważne jest, aby nie przekraczać zalecanych dawek. Na koniec tego rozdziału jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza to jest taka, że dziewanna wchodzi w skład słynnej mieszanki ziół szwajcarskich na kaszel. Pozostałe zioła to owoc biedrzeńca anyżu, korzeń lukrecji gładkiej, korzeń krzyżownicy wirginijskiej, korzeń prawoślazu lekarskiego, kwiat kocanki piaskowej, kwiat malwy czarnej, liść podbiału, ziele macierzanki piaskowej oraz ziele tymianku. A drugą ciekawostką jest to, że w weterynarii używano naparu oraz chłodnych ekstraktów z kwiatów dziewanny jako środka ochronnego w przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz podrażnień górnych dróg oddechowych. Dla wielu ludzi dziewanna jest częścią krajobrazu ich dzieciństwa lub młodości. Może przypominać o beztroskich chwilach spędzonych na łonie natury, o spacerach po łąkach czy zabawach wśród kwiatów. Staropolskie powiedzonko, gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna, podpowiada, gdzie powinniśmy jej szukać. Rośnie na glebach ubogich w składniki odżywcze i przez to wyróżnia się, rosnąc niemalże samotnie na piaszczystych terenach. Wyrasta na mało żyznych glebach, nasłonecznionych wzgórzach, zboczach i suchych pastwiskach. Często jest też spotykana na polach, przy lasach. Dziewanna na polu jest też takim znakiem jakości gleb dla osób, które szukają urodzajnej gleby pod uprawy, a więc swoim wyglądem i obecnością na takiej ziemi powinna dać nam informacje o jej jakości. W artykule znajdziecie zarówno zdjęcia, jak i wideo dziewanny, która wyrosła dosłownie na plaży, a przeżycie na piasku umożliwiają jej długie korzenie, które czerpią wodę z pobliskiego jeziora. Wróćmy do korzeni nazewnictwa. Dziewanna, w świecie nauki znana jako verbascum, jest dumą rodziny trędownikowatych. Choć nazwa tej rodziny może brzmieć nieco odrzucająco, to warto ją zapamiętać, gdyż skrywa ona w sobie wiele fascynujących roślin, takich jak chociażby trędownik bulwiasty, który wykorzystuje się m.in. na przewlekłe stany zapalne i bóle stawów, mięśni oraz na choroby zakaźne i autoimmunologiczne. Dawniej dziewannę nazywano posłańcem śmierci, ponieważ według wierzeń ludowych, gdy na grobie wyrośnie dziewanna, to oznacza, że zmarły jest w czyśćcu, a wyciągnąć go może tylko pielgrzymka do znanej lokalizacji. Według innej legendy, pojawienie się dziewanny na cmentarzu było potwierdzeniem, że wszystkie dusze z cmentarza trafiły już do nieba. Pojawienie się dziewanny miało symbolizować odwiedziny Najświętszej Maryi Panny, która odchodząc z duszami zmarłych, zostawiała swoje symboliczne warkoczyki pod postacią właśnie dziewanny. Staropolskie nazwy ludowe dziewanny to warkoczyki Najświętszej Maryi Panny, dziewanna lekarska, dziewina, królewska świeca, gorzy grot, szabla, knotnica polna oraz knotnica leśna. Blask złotej dziewanny świeci bardzo wyraźnie nie tylko na polskich łąkach. Angielska nazwa ludowa tej rośliny jest bardzo trafna i nawiązuje do przyciągającego wzrok wyglądu. Golden Torch, czyli złota pochodnia. Co ciekawe, z wysuszonego pędu robiono knoty, a piekarze rozpalali nimi piec. W języku angielskim nazywana jest również Velvet Plant, czyli aksamitna roślina.
Amerykańscy survivalowcy nazywają dziewanek cowboy toilet paper, czyli papier toaletowy kowbojów, ponieważ ma mięsiste liście pokryte meszkiem, które w kryzysowych sytuacjach można użyć jako zamiennik papieru toaletowego lub jako wkładka do butów pełniąca funkcję ochrony na bolące odciski w trakcie wędrówki. No i też dobrze trzyma ciepło taka wkładka. Gatunki dziewanny. Dziewanny występują głównie na obszarach strefy umiarkowanej Europy i Azji z centrum zróżnicowania w Turcji, gdzie rośnie nawet 230 gatunków. Niektóre gatunki występują także w północnej Afryce i na wyżynach Afryki Wschodniej. W Europie rośnie około 87 gatunków. W świecie zielarstwa i medycyny naturalnej szczególną estymą cieszą się odmiany takie jak wielkokwiatowa, drobnokwiatowa oraz kutnerowata. Jak odróżnić od siebie dziewannę wielkokwiatową i kutnerowatą? Dziewannę kutnerowatą można pomylić z innymi gatunkami wielkokwiatowymi, szczególnie z powszechnie występującą dziewanną wielkokwiatową. Dziewanna kutnerowata jest bardziej omszona i pokryta tak zwanym kutnerem, czyli są to takie bardzo gęste, poplątane włoski, które okrywają liście, łodygę i nawet owoce u niektórych roślin. Poza tym dziewanna kutnerowata rodzi nieco luźniejsze grona żółtych kwiatów, a kwitnąca łodyga często ma nieco taki wełnisty wygląd właśnie ze względu na obecność w tych włosków. Jej liście są bardziej owłosione, co nadaje im taki wełnisty wygląd, dlatego czasami nazywa się ją dziewanną wełnianą, ale nie mylić z dziewanną wełnistą, która jest innym gatunkiem. W przypadku dziewanny wielkokwiatowej, czyli Verbascum denisflorum, kwiaty są ułożone w takie gęste grono i to jest właśnie takie bardziej charakterystyczne dla tego gatunku, i to jest nawet takie odzwierciedlenie tej nazwy łacińskiej, ponieważ denisflorum pochodzi od denseflorum, a dense oznacza gęsty. Więc tłumacząc to dosłownie, można to połączenie rozdzielić i oznaczyć jako gęsto od kwiatów. Kwiaty są żółte i często z takimi ciemniejszymi pylnikami. Dziewanna kutnerowata, czyli Verbascum pulmonides, jej kwiaty są nieco rzadziej rozmieszczone na łodydze niż właśnie w przypadku dziewanny wielkokwiatowej. No i łodyga jest często bardziej tak obwłosiona i to jej właśnie nadaje taki wełnisty wygląd. Uprawa dziewanny w ogrodzie lub na polu. Mimo że dziewanna wyrasta na ubogich glebach, nie oznacza, że takie warunki masz jej zapewnić w ogrodzie. Wręcz przeciwnie, zdolność do wyrośnięcia w ekstremalnych warunkach świadczy o jej wyjątkowym potencjale, natomiast w jakościowej glebie może pokazać pełnię swoich możliwości. Uprawianie dziewanny zaczyna się od wysiewu jej delikatnych nasion, które potrzebują obfitego światła do kiełkowania. Po posianiu ich bezpośrednio w glebie pod koniec lipca lub na początku sierpnia nie ma potrzeby ich przykrywania. Wystarczy delikatnie je przycisnąć do ziemi, aby miały szansę na rozwój. Alternatywnie można je wysiać wczesną wiosną w rozsadniku lub w inspekcie, a następnie przenieść na stałe w miejsce w ogrodzie. Numer 1. Wybór miejsca. Dziewanna najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, dlatego dobrze jest wybrać miejsce, które jest dobrze nasłonecznione przez większość dnia. Lubi też mieć sporo miejsca wokół siebie, więc warto zapewnić jej miejsce wśród niskich ziół, które nie będą jej przeszkadzać. Numer 2. Gleba. Dziewanna preferuje gleby dobrze przepuszczalne, lekko piaszczyste i ubogie w składniki odżywcze. Jeśli masz ciężką, gniastą glebę, możesz poprawić jej strukturę dodając piasek lub kompost. Zbyt ciężkie gleby mogą przyczyniać się do słabszego wzrostu oraz zamierania. Numer 3. Siew. Nasiona dziewanny można siać bezpośrednio na stałe miejsce w ogrodzie wiosną lub jesienią. Przed siewem warto nasiona namoczyć przez około 24 godziny, co przyspieszy ich kiełkowanie. Nasiona zachowują zdolność do kiełkowania nawet przez 100 lat. Numer 4. Podlewanie. Dziewanna jest dość odporna na suszę, ale w okresie wzrostu warto ją regularnie podlewać, zwłaszcza jeśli panuje długi okres bezdeszczowy. Numer 5. Nawożenie. Dziewanna nie potrzebuje intensywnego nawożenia. Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest uboga, możesz dodać trochę kompostu lub nawozu organicznego wiosną. Numer 6. Choroby i szkodniki. Dziewanna jest stosunkowo odporna na choroby i szkodniki, jednak warto obserwować rośliny i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Numer 7. Przycinanie.
Po przekwitnięciu warto przyciąć przekwitłe kwiatostany, aby roślina nie zużywała energii na tworzenie nasion i zachowała atrakcyjny wygląd. Numer 8. Rozmnażanie. Dziewanna łatwo rozmnaża się z nasion. Możesz zebrać dojrzałe nasiona z rośliny i przechować je w chłodnym i suchym miejscu do następnego sezonu. Pamiętaj, że istnieje wiele odmian dziewanny, które różnią się wyglądem i wymaganiami uprawowymi. Zawsze warto zapoznać się z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi wybranej odmiany. Stare powiedzonka i porzekadła o dziewannie. Dziewanna przy progu strzeże dom od złego rogu. Dziewanna w ogrodzie stoi, chroni dom przed złem, co broi. Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna. Kto regularnie dziewannę spożywa, temu zdrowia nie ubywa. Mity, ciekawostki, legendy, magia i rytuały. Dziewanna jest rośliną, która od wieków stanowiła istotny składnik w praktykach magicznych wiedźm, czarownic i szeptuch. Często zbierały ją podczas pełni księżyca i suszyły, aby używać jej w swoich zaklęciach i obrzędach. Dziewanna była często stosowana do przywoływania ochrony przed złymi duchami, chorobami czy negatywną energią. Jej kwiaty i liście były również używane jako składniki w miksturach, eliksirach czy nawet w amuletach, które miały pomagać w uzdrawianiu i przeprowadzaniu rytuałów magicznych. 1. Magiczne właściwości. W niektórych tradycjach wierzy się, że dziewanna posiada moc ochrony przed złymi duchami i negatywną energią. Suszone liście czy kwiaty mogły być używane do wypędzania negatywnych energii z domu lub jako amulet ochronny. 2. Rytuały i obrzędy. Dziewanna była czasami używana w rytuałach związanych z płodnością, miłością i ochroną. Mogła być również składnikiem kadzideł używanych w rytuałach. 3. Legendy. W niektórych kulturach mówi się, że dziewanna rosła na polach bitewnych, gdzie wojownicy polegli w walce. Dlatego była czasem kojarzona z duchami poległych wojowników i miała pomagać w komunikacji z zaświatami. 4. Sny. Wierzono, że poduszka wypełniona liśćmi dziewanny może przynieść prorocze sny lub ochronić śpiącego przed koszmarami. 5. Miłość. W niektórych tradycjach wierzono, że dziewanna może pomóc w przyciąganiu miłości lub wzmocnieniu istniejącego związku. W niektórych wierzeniach ludowych dziewanna była używana jako ochrona przed czarami i urokami. Mogła być noszona jako amulet lub zawieszona nad drzwiami, aby chronić całe domostwo. Numer 7. Komunikacja z duchami. Dziewanna była czasem używana w rytuałach mających na celu komunikację z duchami lub przodkami. Wierzono, że może pomóc w nawiązaniu kontaktu ze światami. Staropolska legenda o uciekającej dziewannie. W dawnych czasach, w głębokich lasach Europy Środkowej, żyła piękna i tajemnicza nimfa o imieniu Dziewanna. Jej imię pochodziło od słowa dziewczyna, ale dla miejscowych ludzi była ona znana jako opiekunka przyrody, zwierząt i wszystkich istot żyjących w lesie. Dziewanna miała długie, złote włosy, które falowały jak kłosy pszenicy na wietrze. Jej oczy były głębokie i zielone jak liście w środku lata, a jej śmiech przypominał szum wody w górskim strumieniu. Mieszkańcy pobliskich wiosek szanowali dziewannę i często zwracali się do niej o pomoc w trudnych chwilach. Kiedy susza nawiedzała ich pola, dziewanna tańczyła w deszczu, przywołując chmurki, które nawadniały ich uprawy. Kiedy zima była zbyt surowa, śpiewała kołysanki, które przynosiły ciepłe wiatry. Jednak nie wszyscy darzyli dziewannę miłością. Pewien młody i ambitny władca, Jarogniew, chciał posiąść moc dziewanny dla siebie. Słyszał legendy o jej zdolnościach i postanowił ją uwięzić, aby wykorzystać jej moce dla własnych celów. Pewnej nocy Jarogniew wraz ze swoimi wojownikami wtargnął do lasu, próbując pojmać dziewannę, ale las stał w obronie swojej opiekunki.
Drzewa zakrzywiały się, tworząc bariery, a zwierzęta atakowały najeźdźców. Mimo to Jarogniew był nieustępliwy. W końcu, widząc, że nie jest w stanie pokonać sił natury, Dziewanna postanowiła poświęcić się dla dobra lasu. Przemieniła się w piękny kwiat o złotych płatkach, który miał moc chronić las przed wszelkim złem. Z tego powodu do dziś możemy spotkać Dziewannę bardzo często właśnie przy lasach. Jarogniew, nieświadomy przemiany Dziewanny, opuścił las, myśląc, że uciekła. Od tamtej pory, każdego roku w środku lata, las rozkwitał tysiącami złotych kwiatów, które były symbolem obecności Dziewanny i jej wiecznej troski o przyrodę. Mieszkańcy wiosek zrozumieli poświęcenie Dziewanny i zaczęli ją czcić jako patronkę lasu, przyrody i wszystkich istot żyjących. Kwiat, którym zamieszkała, nazwali Złotą Dziewanną, a każdego roku świętowali jej obecność, dziękując za opiekę nad ich ziemią. Symbolika Dziewanny. Numer 1. Stoicka wytrwałość. Dziewanna rośnie często na ubogich glebach i w trudnych warunkach, co symbolizuje wytrwałość i zdolność przetrwania w trudnych okolicznościach. 2. Promieniowanie i oświecenie. Jasnożółte kwiaty dziewanny mogą przypominać słońce i symbolizują oświecenie, wiedzę lub duchową iluminację. Numer 3. Prostota i skromność. Mimo swojej urody, dziewanna jest rośliną prostą i nieskomplikowaną, dlatego symbolizuje wartość skromności i prostoty w życiu. Numer 4. Komunikacja. Wysokie łodygi dziewanny, wyrastające ponad inne rośliny, mogą symbolizować potrzebę wyróżnienia się, mówienia swoją prawdą i bycia słyszanym. Numer 5. Leczenie i uzdrawianie. Tradycyjne wykorzystanie dziewanny w medycynie ludowej sprawia, że roślina ta stała się symbolem uzdrawiania i leczenia. Numer 6. Cykl życia. Dziewanna, która pięknie kwitnie i mrocznie więdnie, symbolizuje przemijanie, cykl życia i odrodzenie. Numer 7. Połączenie nieba i ziemi. Długa łodyga dziewanny, która sięga ku niebu, podczas gdy jej korzenie są głęboko w ziemi, może symbolizować połączenie duchowego i materialnego, nieba i ziemi. Znaczenie dziewanny dla Słowian. Dziewanna, znana również jako Divana, była jedną z postaci w mitologii słowiańskiej. Jej imię pochodzi od słowa dziewczyna lub dziewica, co podkreśla jej związek z dziewictwem, czystością i nienaruszalnością. W mitologii słowiańskiej Dziewanna była boginią dziewictwa, młodości i przyrody. Jej postać była często przedstawiana jako młoda kobieta, otoczona kwiatami i zwierzętami. Wierzono, że ma moc chronienia przed złymi duchami i chorobami. Jej atrybutami były kwiaty, a zwłaszcza dziewanny, które były uważane za święte i miały moc ochronną. W niektórych wierzeniach dziewanna była łączona z innymi bóstwami słowiańskimi. Mogła być na przykład uważana za siostrę Daskboga, czyli boga słońca i dnia, choć różne źródła podają różne informacje na temat jej rodzeństwa i relacji z innymi bóstwami. W tradycyjnych wierzeniach słowiańskich dziewanna była również czczona w obrzędach związanych z miłością i płodnością. Młode dziewczęta często korzystały z różnych wróżb i rytuałów, aby dowiedzieć się, kiedy spotkają swoją prawdziwą miłość lub aby przyciągnąć do siebie ukochanego. Dziewanna była również uważana za opiekunkę dziewic i młodych kobiet. W tym artykule to już prawie wszystko. Podziel się wiedzą z tego artykułu ze znajomymi, udostępniając im tą stronę. A dlaczego warto znać się na ziołolecznictwie? Tego dowiesz się w wideo na samym dole tego artykułu. Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy, sprawdź moją książkę zielarską Zioła i Ziołolecznictwo, czyli Notatki Zielarza, lub kursy zielarskie jak na przykład Akademia Ziołolecznictwa Marcina Sędkowskiego. Jeśli potrzebujesz ekstrakty zielarskie, to zapraszam Cię prosto do Zielarni Sędkowskiego na stronę zielarniasędkowskiego.pl. Tymczasem do usłyszenia i cześć!